ten najświętszy, najbardziej miłujący, kochający Bóg Wszechświata. Nic nie dawało mi szczęścia, tylko Bóg wypełnił tę pustkę. Dlatego mówię wam, przyjmijcie Jezusa Chrystusa do serca, bo to już czas, żeby się z Nim pojednać. Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół i zastanów się teraz, czy jesteś gotowy na Jego przyjście. Nie pędźcie tak w swoim życiu. To nie jest to, co macie robić na tej ziemi. Na tej ziemi Bóg oczekuje, że przyjdziecie do Niego i zaprosicie Jego do serca jako do Pana, jako Pana i Zbawiciela. Powiem wam świadectwo, z czego Bóg mnie uzdrowił. Urodziłam się jako słabowita i mam porażenie neurologiczne. Często traciłam przytomność, lekarze nie mogli mi pomóc, ale z tym problemem zwróciłam się do Boga żywego i On, mój lekarz, uzdrowił moje ciało, uzdrowił mój mózg. Do mózgu nikt nie ma przystępu, tylko żywy Bóg, tylko Duch Święty. Jeśli jesteście chorzy, przyjdźcie do Boga żywego, zawołajcie do Niego, przyjdźcie do nas teraz, pomodlimy się o was ze wszystkich chorób, uwolnimy was ze wszystkich demonów, ze wszystkich problemów w waszym życiu. Będziecie wolni i zaczniecie nową drogę w życiu, drogę z Bogiem żywym, bo On tylko jest miłością. Słowo Boże mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie odwieczne. Dlatego przyjdź świecie do Jezusa i stań się dzieckiem Bożym i bądź pochwycony, bo już czas.